bierzemy małe te, zobaczymy czy nie będzie padać, ale zobaczcie jak się ładnie zrobiło, widzicie? Bardzo ładnie zrobiło się, może krzywy obraz jest, ale no co, dzisiaj inaczej, dzisiaj pokazuję jak może, o teraz ładnie tam jest ten, kurwa, no tu teraz to się tworzą ładne pasma, widać, nie? Widać? Zobaczcie, ta chmura jest ciekawa, tamta chmura, nie? No ale cóż, idziemy, może coś zwiedzimy innego, fajnie to wygląda wszystko. Mamy w zaledwie może 200 metrów do lasu. I tak w tamtym tygodniu byliśmy w lesie, jak wiało. Tym razem też wieje. No ale cóż, no nic nie zrobisz. Idziemy dalej. Może coś pokażemy. W miarę możliwości. Tylko żeby nie wiało. No. Bo teraz widzę, że tutaj nie będzie wiało. Tu mamy brzuski. Też jest fajny kompan do zrobienia. Ale cóż. Na razie musimy się zachwycać tym, co jest. Na razie jest las. Także no, troszeczkę nam zejdzie. Piękny las. Widzę, że tu jest pięknie. Nie ma co pańkować, wszystko jest dobrze. Tylko trzeba się nauczyć dobrego zdjęcia. Teraz widzę, że nawet światło jest dobre. Chociaż tak powinno się robić właśnie. Takich wycieczkowych ładnie jest, no. Dzisiaj spacer taki mały, bo akurat jest nie za dużo czasu na nie zostało do końca tego praktycznie dzisiaj dnia, ale zobaczymy. Może nam się coś uchwyci. Pójdziemy w głąb lasu. Zobaczymy, czy znajdziemy jakąś, nie wiem, rzecz warte uwagi zdjęcia. No cóż, no zanim to się stanie, to trochę nam zajmie to. Jest w miarę fajnie, super. Czy taki, tylko słychać, nie wiem czy słyszycie, ale na pewno wiatr też jest od tej strony.
nawet ścieżki jest warto. Jakąś znajdziemy może ścieżkę, którą warto sfotografować. Chyba, że no to jest ładna, nie mówię. Pamiętajcie o subskrypcji, o polubieniach, jeżeli podoba wam się. Także no, jeżeli wam się nie podoba, to lećcie dalej z filmami innymi, oglądajcie co innego. A jeżeli się podoba, to zapraszam. Także musimy znaleźć coś do sfotografowania, tylko dzisiaj jest dosyć wiecznie, widzę. No cóż, mam nadzieję, że będzie ok. Najpiękniejsze zdjęcia. Nawet widziałem, niektóre zdjęcia są piękniejsze jeszcze. Bo to zależy, jakiego aparatu też używamy. Ale to nieistotne jest. Istotne jest to, żeby się chciało pokazać więcej szczegółów opartych w tym zdjęciu. W cieni, w ekspozycji, w ogóle kolory. Ale też wszystko, co na początku wychodzi. Także i tak zachęcam. Nawet słychać gdzieś karetkę. No niestety, no takie wichury nastały. Także no, szkoda. Tu widzę, że wycinka była. No. I to nawet może dzisiaj. A nawet może nie, bo jakieś drzewa są tutaj powalone. Idziemy dalej, zapraszam. Idziemy na spacer. Co tam? Może będzie długi film, no ale może coś się uda zrobić z sensem, czy nie z sensem. No, zobaczymy. Okej, zobaczymy dalej. Może coś będzie. Idziemy dalej. Zobaczymy jak tu. Trochę my poszli w głąb. Zobaczymy jak to będzie w ogóle. Czy też takie
samo nam przejdzie coś. Bo pamiętam, że gdzieś tu był jakaś szopka. Zobaczymy. Tylko już może, znaczy do Sarenków, ale nie ma. Po prostu wy zlikwidowali. Buraki były tutaj, widzę, że dziki chodziły. Nie ma diabła na to. Jedno co się zostało, tylko do soli. A tak wszystko poszło. Ha. Dobra, no co? Jak nie ma, to nie ma. Zlikwidowali. Idziemy tutaj. Widzę bobki. Wszystko jest. Pamiętajcie o Instagramie. O, tu widzę, że jakaś sosna poległa. I to chyba był ten czas tego huraganu. O. 100%. Pięknie. Pięknie poległo. No i też była wycinka, widzę. Zobaczcie, jak ładnie to poszło. Ha. I ładnie musiało iść. Zrobimy sobie taką partyjkę. Ej, gdzie idziesz? To zrobimy sobie, zaraz zobaczycie zdjęcia, może będzie akurat dobre, nie wiem, zobaczymy. Coś nam wychodzi, ale zobaczymy jak będzie w ogóle.
Tylko nie wiem, czy ostrość będzie. Ale coś tam będzie chyba, co? O, coś tam wyszło. Dobra, i teraz tu jeszcze raz do tego. Każde ustawienie, ale tu o. Każde ustawienie się liczy, tylko o, tu za ciemno wyszło. Teraz zrobimy tak. Może bardziej, a widzicie? Wyjdzie. No ale może z tego coś tam wyjdzie. Nie zawsze. Nie zawsze jest tak jak się chce. No ale pokażę tu parę tych fotków. A zobaczymy to. No, tutaj tak bardziej nie pokazuje nam tej. O. O. I tu będzie lepiej, jak będzie zaciemniona. No. Zawsze idzie i po połowa jest nawet. Idziemy zobaczyć tam. Teraz. Ile nam? No. Pamiętajcie, zdjęcia musicie sobie ustawić według swojego uznania. A w postprodukcji lepiej, żeby nie były za bardzo prześwietlone. No i ciemne. No ale z ciemnych też czasami partia idzie wyciągnąć. Tutaj też, o. Widzicie? Jest też dużo. Ale kurde, no normalnie. Szok. Szok press. Ja część pokażę, a część może tego, to zapraszam was na taką sesję teraz tego. To teraz zapraszam w ogóle na film, na zdjęcia raczej, na film, co zrobiliśmy, jakie zdjęcia udało mi się zrobić. No i pamiętajcie o tak zwanych ustawieniach. Bardzo dobre. To będzie już praktycznie taki no, raport tego wszystkiego, ale no pokażę to, co dzisiaj akurat przez tę wycieczkę, to raczej ten spacerek taki sobotni nakręciłem. To praktycznie jest no, w miarę możliwości te zdjęcia, które będą ok, to pokażę. I akurat przed zakończeniem tego filmu to też będzie, no, ale widzę, że tutaj no jest fajne do nakręcania. Też jest właśnie taka, tylko bardziej będą takie no pionowe zdjęcia do Instagrama, ale zobaczymy, może akurat uda nam się, zrobię jeszcze parę fotek zanim tu skończę. A tymczasem
Trzymajcie się ciepło jeszcze, bo zanim ta wiosna przyjdzie, to też trochę mam nadzieję, że będę miał już taki aparat, co zrobimy parę selfie żurawią. No ale to jeszcze kwestia tylko parę dni, tygodni może uda nam się na wiosnę, jak one przylatą, zobaczymy. Trzymajcie się ciepło, miłej soboty, do zobaczenia. Cześć.